Brzmi to jakby dzisiaj prima aprilis był, kto blokuje pieniądze z KPO. Wy nie chcecie tych pieniędzy po prostu i nikt ich nie blokuje, tylko wy. Natomiast, panie redaktor, no materiał taki mocno z tezą, wynikałoby z niego, że to Prawo i Sprawiedliwość broni Polski przed imigrantami, a jakieś wrogie siły polskiemu narodowi chcą tych imigrantów do kraju wpuścić. Jest to teza absolutnie nieprawdziwa. Przypomnę, że to wydaje się, to PiS stoi na czele mafii szmuglerskiej, mafii wizowej. 5 000 euro za wizę do Polski. A pan korzystał chodzimy, z tej wizy? Chodzimy, pan kupił sobie? Chodzimy, może proszę pan potwierdzić? Pana. Boli? Pan kupił? Boli pana, tak. To proszę mówić o faktach. 5 000 za wizę, tak, za wizę, nawet o zgrozo. Mogą się odnieść, proszę. Nawet o zgrozo, panie pośle Matusiak. W Mińsku można taką wizę kupić i do Polski wjechać. Czy sprzedajecie? No próbuje pan zakrzyczeć temat. Jesteście szmuglerami po prostu migrantów do Polski i tyle. A wystarczy przejść po ulicach, tak? Ja w sobotę chciałem kupić bilet autobusowy, musiałem się na migi dogadywać, bo właśnie był migrant, tak? I takich migrantów, chodząc po Katowicach, w Galerii Katowickiej, no widzimy ich bardzo wielu. Przywieźliście ich, wpuścili do Polski. Legalnych, nielegalnych są ich tysiące i mieliście zamiar wprowadzać więcej. Jest różnica pomiędzy legalnymi a nielegalnymi, tak? A spyta pani właśnie pani Angeli Merkel, czy to byli legalni, czy nielegalni tam? Nielegalni. Spyta pan tam we Włoszech, czy to byli legalni? To są ci sami migranci, którzy przedostają się przez granicę, przez ten dziurawy płot przechodzą. My jesteśmy przeciwni. Panie pośle, ostatnie dwa zdania. Jedno, tak. Jesteśmy Piotr przeciwni migracji. Musimy bronić Polski, tylko musimy bronić jej odpowiedzialnie, a nie organizować mafii wizowej, sprowadzać za kasy migrantów do Polski.